Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, jesteśmy dalej w Jelenim Brodzie. Dalej, raczej dopiero tu, co tu przybyliśmy. No i już coś tu się dzieje. Strażnik Roku. Pozwól na słówko podróżniku, to zajmie tylko chwilę. Cóż za traf, że tkwiąc w tej prowincji spotykam życzliwego wędrowca. Cykl brata zaiste przynosi dziś łaskę. Może mógłbyś pomóc? Nie spotkałeś po drodze młodej elfiej szlachcianki? Utknąłam w tej dziurze wraz z resztą oddziału do czasu jej odnalezienia. Kim ona jest? Lady Aelis. Jest córką Lorda Nestora Heronda i właśnie zaginęła. Może mógłbyś pomówić z Lordem Herondem w gospodzie? Będzie wdzięczny za pomoc, a być może miejscowi chętniej otworzą się przed tobą niż przed nami. Okej. Fajnie, że ktoś w końcu wspomniał o szlachetnych, o życzliwych wędrowcach w naszym tak, zakonie Paladyna. Życzliwość, preferowana spełnienie, życzliwość, pasja. No, dobra. Tak, fajnie, że w końcu ktoś o nim wspomniał. Ale no cóż. Właśnie ja jestem też Aedyrem. Człowiek z Ronin, tak. Czyli wybrałem sobie chyba zły portret, co? Rasa elf leśny. Nie, człowiek, też jestem człowiek z Ronin. Nie, dobra. Ja? Myślałem, że Aedyr to rasa. A nie, Aedyr to chyba pochodzenie po prostu. Tak, dobra. Hey there. Pomyliłem się. Okej, okay, co tu jest? Młyn w Jelenim Brodzie. Odwiedźmy młyn. Że dostaniemy questa na dostarczenie mąki od lokalnego... Sure. Dla lokalnego kapłana czy coś. Nie, tylko parę wieśniaczek. O, coś ukrytego. Perydot. Dobra, bierzemy. Leżę sobie po prostu w mące. Czy w ziarnie. O, patrzcie. Jak zmielone ziarno. Mąka spada tutaj. Młyn powoli miele ziarno z koryta. Tak, podoba się taka dbałość o szczegóły. Dobra. Zostawmy tutaj tych ziemniaków. Jakiś kolejny ziemniak. I więcej straży. Mieliście coś wiedzieć. Tak, ale gdzieś tutaj jest ta rozpaczona matka. To jest tak. Wiecie co? Za chwilę do niej zejdziemy. Najpierw zobaczymy te zbroje. I bronie. Pewnie tak nic nie kupimy, ale co tam. Welcome. Nigdy wcześniej cię nie widziałem, mimo zobaczyć u nas jakoś nową twarz. Zawsze twierdzę, że towarzystwo sprzyja interesom, a pogawędka dobrze robi duszy. Cóż mogę dla ciebie zrobić? Coś się dzieje w Jelenim Brodzie? Och, jesteśmy mało spokojną mieściną, ale nie dzieje się tu za wiele, zwłaszcza odkąd uderzyło dziedzictwo. Ludzie zorientowali się, że nie mogą mieć dzieci, więc przestali się o nie starać. Wyobraź sobie, że to w znacznym stopniu pozbawia codzienne życie ekscytacji. Okej, zobacz na sprzedaż. Godziny świętego Rumbalta. Wyjątkowa jakość. Miecz dwuręczny. Wysoka trawa. Pika. Okej. Obrażenia plus 15%. Celność plus 12%. Krytyki mogą spowodować powalenie. Celność 3, celność plus 12. O co to chodzi, że to powalenie ma celność 3? Wygląda na to. Zobaczmy, możemy to porównać? Nie, bo mam arbalet wyekwipowany. Dobra. Hey there. To jest jedyna sytuacja, w której jednak przydaje się mieć. Broń w ekwipowaną, dobra. Celność znacznie większa, obrażenia takie same... Nie. Obrażenia większe.
Jakiś... Nie wiem co, ale ma... A, nie. Sorry. To sprawiedliwość ma większe obrażenie. Ha, dobra, pomyliłem. Plus 20... A, bo mam plus 25% obrażeń miażdżonych. Cięte kłute obrażenia. Celność kontra odbicie. Mnożnik trafień krytycznych plus 0,5. Okej. Okay. No, jak ten miecz przywali, to już porządnie. Zwłaszcza, że ma dużą celność, co zwiększa również szansę na krytyka. Ale okej, nasza sprawiedliwość działa równie dobrze, więc nie ma sensu jej zmieniać. Dobra. To z kolei... To byłby chyba upgrade, co? Nie. To też jest włócznia. Przedmiot jednoręczny. Solidna jakość, celność przy wytrzymałości poniżej 50% plus 10. Obrażenia plus 2, kiedy wytrzymałość jest poniżej 50%. Ok, czyli celność plus 10 i obrażenia plus 20%, kiedy wytrzymałość jest poniżej 50%. Ok, dobra, rozumiem. I plus 25% obrażenia miażdżone. Ok, nie jest też nic takiego ciekawego. Wyjątkowa jakość laska. Obrażenie setowalne powolnym, ogłuszonym, oflankowanym wrogom plus 20%. To brzmi fajnie. Tak, kłute, cięte, tak. Obrażenia większe. Celność plus 4, obrażenia plus 5%. To ma tempo ataku plus 20%. Więc... To wygląda całkiem fajnie, ale... nie jest warte wydawania pieniędzy. Komar. Co to jest? Obrażenia odzyskane jako wytrzymałość. 20%. Fajne. Ale tylko ma plus 1. A, celność plus 5. No. Ciekawe. Trochę są innych rzeczy. Przyszywanica Anangio. Przyznaje zgubną pochopność. Tempo ataku plus 50%, wytrzymałość minus 11 przez 30 sekund, szybkość ruchu plus 2. Bardzo fajne bym powiedział. Wyjątkowy lekki pancerz. Ero 6. Porównajmy to. Tak, mamy lepszy pancerz. A ta zgubna pochopność. Redukcja obrażeń plus 2. Atletyka plus 2. Przez 30 sekund. No, powiem, że bardzo ciekawy pancerz. Buty żarliwego dowódcy. Obszar działania żarliwej aury plus 20%. Czy nasz paladyn ma jakieś buty? Nie ma. A tutaj? Włącznie dla pieśniarza przez działania ignancji plus 20%. Ok. Buty moglibyśmy kupić. W takim razie... Moglibyśmy kupić tą przeszywanicę. Dwa punkty redukcji obrażeń to jednak... Myślę, że sporo. Ale ta odzyski... Ale ta... Tak, zgubna pochopność brzmi bardzo fajnie. Wiecie co? Na razie kupię buty. A później się zastanowię. Może nie zapomnę o tym, że coś takiego tu było. Okej. Okay. Hey there. A dobra. Rzeczy po kolei. Przejdźmy do tej rozpoczonej matki. Kobieta patrzy w twoją stronę niewidzącym wzrokiem, jakby w ogóle cię nie zauważała. Okej, wygląda na to, że... Wygląda na kogoś, kto zna się, jak zabijać, albo przynajmniej zadawać krzywdy. Wieśniaczka w średnim wieku odziana jest w brązową skórę sięgającą do kolan. Zajęta jest sortowaniem łykowatych, bezbarwnych warzyw leżących przed nią na stercie. Nożem odcina główki od długich, żylastych łodyg.
Odrzuca łodygi jedno po drugiej, zaś główki umieszcza na małym koszyku przypominającym kołyskę. Nie pozdrawia cię, kiedy się zbliżasz. Nie masz pewności, czy w ogóle cię zauważa. Przepraszam? Kobieta nie odpowiada, tylko rytmicznie odcina główki warzyw. Może być głuchomienia. Nie ma, nic nie wskazuje na to, żeby cię usłyszała. Przyjrzyj się kobiecie. Na pierwszy rzut oka to niepozorna kobieta w średnim wieku. Może wyglądać się co mniej surowo niż większość. Zdaje się być pochłonięta wyszywaniem materiału na kolanach i nie zwraca uwagi na otoczenie. Nagle zdajesz sobie sprawę, że kobieta nie obiera już warzyw. Zamiast tego wyszywa. A naczynia z jarzynami zniknęły. Nadal nie zwraca na ciebie uwagi. Ma brązowe włosy, potargane i brudne, jak u wielu mieszkańców wsi. Jest dziwnie rozmazana. Także ruchy jej rąk, które zajmują się bezbarwnymi nićmi, wyszywają zupełnie nieciekawe wzory. Może faktycznie jest półgłówkiem, albo jest głucha, ale coś wydaje się być nie na miejscu. Kiedy na nią patrzysz, wyszywanie nabiera dziwnego rytmu i nagle nabierasz podejrzeń, że pod jej wizerunkiem skrywa się coś, czego nie widzisz. Skup się na kobiecie. Wow, zobaczcie na jej oczy. Naprawdę wyłupiste. Jej brązowe włosy są niesamowicie długie, sięgając niemal dłoni. Kiedy im się przyglądasz, stają się czarne, rozdzielają się na srebrne i czarne pasma, owijają się wokół jej dłoni. Z pasma tych tka kołyskę dusz, tworząc przed sobą sieć. Jej palce są długie i ostro zakończone. Niczym zbiór igieł do wyszywania. Nie ma hipnotyzujące. Srebrne i czarne pasma włosów łączą się. Kolor srebrny przeważa, czarny pozostaje w cieniu. Nagle czujesz spokój. Jesteś na płaskowyżu wysokim jak wielopiętrowa wieża. Płaskowyż wygląda jak stół pod błękitnym niebem, zaś dookoła rozciąga się zasnutym mgłą. Chociaż ciężko stwierdzić, czy to faktycznie mgła, czy odległość, czy też może wspomnienie. W zagięciu naturalnego łuku nad tobą widzisz wielki miedziany dzwon, wielki jak pół człowieka, zwisający w gotowości. Sprawia wrażenie, jakby spoglądał na ciebie i to się dzieje. Płaskowyż skąpany jest w słońcu, kamienie u twoich stóp są szorstkie i ciepłe. Niebo jest jak kołyska, czujesz się inaczej. Nie, bezcieleśnie, ale czujesz się, jak twoje ciało i kształty ulegają zmianie wraz z otoczeniem. Słyszysz ciche dźwięki dzwoneczków, jakby poruszanych przez wiatr. Scena wokół ciebie nabiera barw i ostrości. Masz wrażenie, jakby dźwięk popycha cię do przodu, wypełnia twoje zmysły. I myślisz jak mgła zamkniętą komnatę. Okej? Skup się na dzwonkach. Dzwonek zachęca cię, by wejść głębiej we wspomnienie. Masz już pewność, że to przyjemne wspomnienie. Znajdujesz się na płaskowyżu, klęcząc na ciepłym kamieniu. Srebrno-białym i migoczącym. Jak Adra? Płaskowyż jest z niej zbudowany, lśni w słońcu. Czujesz jego ciepło na skórze, na nadgarstkach i dłoniach, którymi poruszasz. Jakby tkasz, nie nićmi, lecz delikatnie, badając mokrymi dłońmi pierwsze chwile cyklu Beratha. Dotykasz skóry noworodka i czujesz pod palcami czubek malutkiej, poruszającej się główki. Jest śliska i mokra, prosto złona. Dłonie, które czujesz, robiły to wielokrotnie, są wyćwiczone i pewne. Czujesz w umyśle odległy ból, kiedy główka wyłania się z łona wśród strumienia płynu, który pomaga dziecku przejść na świat. Słyszysz dźwięki, ciężki oddech matki i jej krzyki. Skup się na dziecku i na ruchach rąk. Kiedy poruszasz rękami, słyszysz ciche dzwonienie, wyraźnie spośród wspomnień. Nie widzisz, skąd dochodzi, ale musi być to niedaleko. Masz pewność, że mają nieść pocieszenie. Wyciągnij dziecko. Każdy ruch twoich rąk wzmaga dzwonienie. Dziecko wydostaje się niemal samodzielnie, a twoje dłonie znów są w ruchu. Tkają i wiążą. Chwytają za miękki, mokry sznur. Nie, to pępowina. Wychodząca spośród nóg nagiej kobiety przed tobą. Trzymasz w ręku noworodka, jeszcze mokrego od płynów łożyskowych. Nie musieli tego tak dokładnie opisywać. Dobra, nieważne, jedziemy z tym dalej. Dziecko płacze, a płacz ten jest pełen życia, pełen duszy, a dzwonki wypełniają jego myśli. Witają go w naszym świecie. Dusza jest rozmazana. Widzisz ją jakby poprzez inną duszę, ale jest żywa. Matka płacze i sięga rękoma po dziecko. Oddaj dziecko.
Oddajesz dziecko matce. Jak wiele razy wcześniej, ruchy twoich rąk przywołują dzwonienie i zauważasz, że na nadgarstkach masz dzwonki przywiązane do sznurków. Kiedyś dzwoniły we wspomnieniu, teraz zaś rozbrzmiewają echem także w umyśle noworodka. Zadaniem dzwonków jest powitać noworodka, być pierwszym łagodnym pozdrowieniem na nowym świecie. Kojącym dźwiękiem wzmaganym delikatnymi ruchami rąk pomagasz utkać jego myśli, jego zmysły i doświadczenia. Matka wybucha radosnym śmiechem. Brzmi szorstko, gdyż zaschło jej w gardle. Uspokoiła już emocje, lecz jest wyczerpana porodem. Ale dziecko przybyło, jest bezpieczne, wszystko na płaskowyżu jest spokojne, ciche, odległe. Traci głębię, gdy wspomnienie zanika. Powoli wróć, wycofaj się ze wspomnienia. Skupiasz się, otoczenie traci barwę, a twój umysł znów należy do ciebie. Nic cię nie trzyma, ani nie spowalnia, ale wciąż słyszysz dźwięk dzwonków, tak jak we wspomnieniu. Słyszysz je także teraz. Przytwierdzone są do rzymyków na nadgarstkach kobiety przed tobą. Kręcić się w głowie od doznanej wizji, ale dzwonki rozbrzmiewają czysto i dźwięcznie, jakby zachęcały cię, aby wrócić do rzeczywistości. Kobieta nadal siedzi przed tobą, ale wygląda zupełnie inaczej. Odziana jest w czarne, postrzępione ubranie, ukrywające ją niczym wstążki. Jej włosy to pasma czerni, przetkane srebrem. Nie sposób określić, ile ma lat. Po prostu wydaje się być stara jak rozpadająca się baszta. Unosi głowę, by na ciebie spojrzeć. Widzisz, że włosy zasłaniają jej twarz jak woal. Jej wcześniejszy wygląd był jakiegoś rodzaju nieświadomym mentalnym urokiem. Zdajesz sobie sprawę, że postali widzą ją inaczej. Jesteś być może pierwszą osobą, która widzi jej prawdziwą postać. Mimo to nie wyczuwasz z jej strony zagrożenia, raczej ulgę. Słyszysz jej myśli. Cieszy się, że ktoś ją w końcu widzi. Co ze mną zrobiłaś? You were the first to see me as I am, the call stripped aside. Wyczuwasz dotyk na umyśle, delikatny jak pieszczota. Porusza lewą ręką i słyszysz dzwonek na jej przegubie. Jej dłoń wykonuje ruch, jakby zdalnie głaskała się po policzku. Głos ma miękki i mówi powoli. Your memories. Cadence of wheels on a caravan track. Fever. Questions by running water. Violence in a night's campfire. Arrows in the dark. And fleeing. Falling rock and cracking stone. And a storm. The storm. Tam, tak było. The storm that brushed you. Did its screaming wake you from your mind's cradle? Your memory of it is painful. Its cry is difficult to ignore. It's like a child. Many children crying out. Tak, zetknąłem się z Bajuakiem. Coś ze mną zrobił. Kobieta nieśmiało cofa rękę i znów słyszysz delikatne dzwonienie. Staje niepewnie, jakby siedziała bardzo długo lub była zbyt słaba, aby utrzymać się na nogach. Zauważysz wystające kości policzkowe i wchodzoną twarz, chociaż wydaje się być osłabiona. Wyraźnie zależy jej na tym, by przed tobą stanąć. Brzmi to niemal jak pytanie. Zdajesz sobie sprawę, że kobieta nie wie, że kiedy na nią spojrzałeś, ujrzałeś wizję u płaskowyżu. Ale wizja ta była ostra i wyraźna. Trudno uwierzyć, że kobieta nie wyczuła twojej obecności. Nigdy wcześniej nie używałem tego na żywych. Jesteś pierwsza. So many questions, thoughts, whirling like storm winds. That storm still roars through you, deep beneath your thoughts, yet muted and secret, like an underground river. I cannot tell if it is carving new channels. Or eroding what keeps your true strength buried. Mm-hmm.
The fact that you could hear it at all, survive it, is something few have ever done. Your power will grow stronger with each soul you touch, as it allowed you to reach out to mine. Aha. Zapada cisza i chociaż zdaje się trwać jedynie przez chwilę, w twoich myślach rozciąga się między wam... Myślach rozciąga się między wami, waszymi umysłami. Mrugasz, nabierasz powietrze i wówczas zdajesz sobie sprawę, że kobieta chce ci zadać pytanie, ale nie potrafi go ubrać w słowa, gdyż sprawia jej to ból. Albo może nie jest w stanie znaleźć odpowiednich słów. Czy chcesz ze mną podróżować? Czujesz falę strachu odgonioną przez silną ulgę. Co dziwnie wyraz jej twarzy nie ulega zmianie. Strach w końcu zanika, wyczuwasz za to siłą i pewność, jakby stała pod czystym niebem na płaskowyżu ze swoich wspomnień. Tak, enigmatyczka, 6 poziom. Safe travels. Okej, weźmiemy ją, zobaczymy. Rozpaczona matka. Ciekawe, co się stanie, jak wrócimy do tamtych gości. Okej, ona ma jakieś skupienie. Okej, mam nadzieję, że w karczmie będziemy mogli przywołać Kana z powrotem, gdyśmy potrzebowali. Okej, dobra. Solidny pancerz, ma solidny sztylet oraz kuszę i ubiera się na czarno. A co ona potrafi tak w ogóle? Właśnie, ona ma jakieś skupienie. Ciekawe jak... Czyli pewnie jakieś punkty many. Ciekawe jak... jak działa enigmatyk. Chyba tutaj nie znajdę informacji, co? Gdzieś widziałem taką... Gra, poziom trudności, oto pauza. Menu, nie. Dziennik, encyklopedia. Nie wiem w sumie, czy to znajdę teraz skupienie. OPS... Nie, nie widać skupienia. Wiedza... to nie... No tak. Więc na razie przyjmę, że to musi być jakieś mana. Hi. Tak. Your will watcher. Aye? Your thoughts must flow deeply indeed. Your thoughts must flow deeply indeed. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Właśnie, możemy jakoś zmieniać jej czary? Wygląda na to, że nie. Pewnie musi się uczyć, co poziom i z tymi zostaje. Podpalenie duszy wymusza wyciek z energii duszy i wroga, co powoduje zapłon otaczającego go powietrza i periodyczne obrażenie od ognia. Wrażenia ogień 124 przez 13 sekund. To jest mocno ofensywne. Przełamana wola. Szybkich porażek powoduje okulawienie i osłabienie. Oto. Niszczy obronę mentalną celu, który zostaje zdominowany przez enigmatyka. Wow. Ciężka artyleria. Wspomnienie męki. Ofiara. Ponownie przeżywa uraz wynikający z obrażeń otrzymanych przez chwilę wcześniej, tym samym otrzymując je ponownie. Wow, to są naprawdę niezbyt miłe rzeczy. Mentalne ostrza przyjmuje esencję celu i tworzy ostrza tnące zarówno cel główny, jak i maksimum 5 innych przeciwników. Hey there. Okej, wiecie co? Wróćmy do tamtych gości, pogadajmy z nimi. Zobaczymy, jak to się skończy. Póki co wydaje się ona być naprawdę mocno ofensywnym magiem.
Okej. Zajmijmy jakieś takie pozycje obronne. How do you do? Kogo szukam? Orlanka. Okej. Myślałem, że to o nią chodzi. Więc dobra, więc rozpaczona matka nie jest tą zabójczynią, której szukamy. O. Okej. No już myślałem. Dobra. Pochodzimy sobie z nią. Ewentualnie zmienimy ją na Kanę, jeżeli będziemy potrzebowali. Jak Kana ma nasz pistolet. Więc pewnie będziemy musieli go jeszcze przyzwać i... Okej. Okay. Czy coś tu mamy jeszcze? Nie. Drzwi są pozamykane. Okej. Okay. Może tutaj będzie jakiś kupiec? Hendyna. Mikstury na sprzedaż. Właśnie przybyłeś do wioski. Niewiele mi zostało, ale zapraszam na odwiedziny. Czego masz takie niewielkie zapasy? Wszystko przez te cholerne drogi. Nie mogę dotrzeć do dostawców, więc muszę się zadowolić tym, co zdobędę w lesie. Dyrcza, trzcina rzeczna i takie tam. Wszystko pięknie, ale większość mikstur wymaga także czegoś mocniejszego. Skóry trolla, kości nośnika duszy i tym podobnych. Są też naprawdę rzadkie składniki, na jakie nigdy nie mógłbyś sobie pozwolić, już nie mówiąc o ich samodzielnym znalezieniu. Co takiego znalazłaś? Na wschód od wioski, przy przeprawie Jeleni Brud, obserwowałam gniazdo draka. Bestia pozostała w nim tylko na tyle długo, by złożyć jaja i poleciała dalej. Dzięki niech będą podniemnej matce, że nie był to dobry dorosły smok. Świeże jaja są cenniejsze niż takie, które krążą między kupcami lub leżały w gniazdach przez całe tygodnie, a to wygląda na całkiem świeże. Pomyślałam, że wyciągnę jedno z jaj, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele żmijów już się wykluło, ani z tego, że młode będą tak zaciekle bronić swojego terytorium. Mogę zdobyć jajo dla ciebie? O, życzliwi wędrowcy. Patrzę nieruchomo, ale w jej wzroku dążeniu wzrostu dostrzegasz bez nadziei. Miałam taką nadzieję. Słyszałam, że życzliwi wędrowcy dobrze sobie... Że życzliwi wędrowcy dobrze sobie radzą w podobnych sytuacjach. Jeżeli naprawdę zamierzasz spróbować, otrzymasz zapłatę. Pamiętaj, smocze jajco jest kruche pomimo swoich rozmiarów, a z nierozbitym mogę zrobić znacznie więcej. Okej. Czy mogę zrobić coś dla ciebie, coś jeszcze? Skąd masz te oparzenia? Na płoń bardzo źle to wygląda? Po prostu powiedz, wiem, że nie będziesz owijać w bawełnę. Wygląda boleśnie. To dość łagodne określenie. Opowiadałam ci o moim zatargu ze żmijami i sądzę, że reszty już się domyśliłeś. Szukam Orlanki imieniem Nyfre. Widziałam wczoraj Orlanka, która szła w stronę gospody Drockan. Nie wiem, jak ci się nazywał, ale zachowywała się podejrzliwie. Okej, co jest nie tak z drogami? Bandyci, łupieżcy, jakikolwiek ich nazwać, bogowie okaleczają nasze dzieci, ale to dorośli ludzie okradają pozostałych z nas. Ludzie pchają się do Zatoki Buntu, bo słyszą, że rodzą się tam zdrowe dzieci, a ci wszyscy uchodźcy i opuszczone domostwa przyciągają różnych desperatów, niczym psie gówno, no much. Okej, dobra. Zobaczmy, czy ma coś ciekawego na sprzedaż. Nie, tylko składniki. No i parę mikstur. Dobra. Ale mamy fajny quest. Fajnie. Dobra. Drutman. Not real popular with the women, Drutman. Okej. Okay. Okej, okay, dostaliśmy też zaktualizowanie zadania, kot i mysz. Ta. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku pewnie wejdziemy do tej gospody. Znajdziemy tą Orlankę i pewnie pogadamy też z tym szlachcicem, który czegoś to szuka. No i cóż, no i będziemy dalej szperać dookoła. Może coś znajdziemy. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.